Rozpoczął się Planet Dog Film Festival, 8. edycja tego festiwalu, zmiana nazwy, ale wszystko pozostaje takie samo, czyli filmy dokumentalne na najwyższym poziomie, gwarantujące nam wszystkim, którzy będziemy brali udział w tym festiwalu, że możemy lepiej zrozumieć i poznać świat. Tak uważa dyrektor festiwalu Artur Flipphardt. Witam Cię, Arturze, bardzo serdecznie. Witam Państwa. To jest prawda, przywykliśmy, że tu oglądamy rzeczywiście najwyższej klasy dokumenty o różnym charakterze i różnej stylistyce. Natomiast to, co jest na Twoim festiwalu Twoim pomysłem pionierskim i świadczy o wielkiej nowoczesności, to jest weekend z cyfrowym Planet Dog. Właśnie, to już trzeci raz widzowie również poza Warszawą będą mogli uczestniczyć w festiwalu w tym samym czasie, w którym on się odbywa w Warszawie. W tym roku w 21 miastach poza Warszawą od piątku przez sobotę i niedzielę będzie można zobaczyć 5 wybranych filmów z programu festiwalu. 22 miastem, w którym będziemy obecni w tym roku, to stolica najmłodszego kraju na świecie, Sudanu Południowego. To jest niesamowite zupełnie. Jak pierwszy raz to usłyszałam, nie chciało mi się wierzyć. Będziemy pokazywać 6 filmów o Afryce, a premierowo film Franka Paulsena Piaseckiego pod tytułem Krew w Twoim telefonie będziemy oglądać tego samego dnia i o tej samej godzinie w Warszawie i właśnie z publicznością w Dżubie. Po projekcji połączymy się przez internet z publicznością tamtejszą i będziemy z nią razem rozmawiać o tym filmie. Brzmi to wszystko jak utopia, ale utopia też ma tu swoje miejsce na festiwalu. To otwarcie Utopia w 4 odsłonach. Bardzo ciekawy projekt, zaraz o nim opowiemy. He changed his family name to Soros, which means to fly in Esperanto, and his son George grew up speaking it. What does it mean, live documentary? Live documentary. It's a funny word, it means I narrate the movie in person, so I'm there when you see it, and there's a band that plays a live soundtrack. So it's all the elements of a movie, but it only happens when we're there. But when you are making comments, you change them sometimes? Yeah. Depends on? The audience and the place. We changed it for this show last night. Uh-huh. And you know, sometimes I make mistakes, so that changes it too. So it's never the same. Each show is different. But how come the idea to do something weird like this? I don't know. I think it's the topic. Utopia is almost always about being with other people. And now when you make movies, a lot of times people will watch your movies alone on their computer while they're checking their email. And for a movie about utopia, that seems like a tragedy. And please tell me, do you yourself personally, do you believe in utopia? I love utopia, so I believe in it, but I don't believe it's a perfect world that we can make happen. I think it's a dream, and dreams are important. They make our lives a lot better. So I love utopia for that reason. It's about hope and the imagination, not about perfection.